chciałbym swoim widzom pokazać następny statek pasażerski, wycieczkowo-pasażerski, zmierzający do śluzy w kanale Kilońskim. Oczywiście filmowane to wszystko jest z lądu, bo jak już mówiłem, wybrałem się na wycieczkę rowerową. O, mój biedny rowerek tutaj leży, nie było go nie postawić. Chciałbym ująć ten statek pasażerski. No już bardziej nie mogę, ja się trochę przybliżę. On jest dość daleko. Zmierza w kierunku śluzy, czyli kieruje się na Morze Północne. A tam może przez kanał La Manche na Śródziemne albo i dalej. Widzimy, jak wolniutko płynie do przodu. No, wiadomo, że tutaj przed samym wejściem do śluzy musi zwolnić. No, hamowanie statkiem to nie jest tak jak samochodem. Tam nie ma ABS-ów. Także troszeczkę trzeba drogi, żeby niby hamować. Tam nie ma klocków hamulcowych i koła stoją, tylko trzeba dać wstecz i pomału wyhamować. Tam już widzimy słup z sygnalizacją świetną pokazującą drogę do śluzy. Tutaj wolno, wolno naprzód. Może spróbuję jeszcze go zbliżyć. Na pewno na most kapitański nie zajrzymy. I zaraz schowa się nam za drzewami, tam dalej już jest śluza. A ja was zabiorę do centrum, może coś tu ciekawego jest w centrum. Oczywiście to nie będzie już związane z morzem, ale może są tutaj jakieś ciekawe zabytki. Spróbuję was oprowadzić. A i sam chętnie zobaczę, co tutaj jest w mieście. No i tak powolutku pożegnamy tego pasażera. Życzymy mu stopy wody pod kilem. No i tyle samo wypłynięć, co i powrotów, zawinięć do portu.